Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Jestem dzisiaj ponownie z moją koleżanką z Track Teamu, Kasią Dziurską. Witajcie, cześć. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was ćwiczenie na wzmocnienie naszej obręczy barkowej, na stabilność barku i łopatki. Zapewne wielu z Was, jak zauważyłem, ma problemy z barkami. Te problemy z barkami często wynikają właśnie z tego, że mamy słabe mięśnie, stożka rotatorów i nie do końca stabilną łopatkę. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo fajne ćwiczenie, które powoli Wam troszeczkę to wszystko zniwelować. Oprócz tego też bardzo fajnie możecie wzmocnić swój chwyt poprzez to ćwiczenie. Czyli tak, ustawiamy się z kettlebellsem, unosimy go na wysokość głowy. Teraz kilka ważnych rzeczy przy tej pozycji. Tak jak Wam mówiłem, raz, musi bardzo fajnie chwyt pracuje przy tym ćwiczeniu. Oczywiście Kasia ma lżejszego kettlebellsa, Wy możecie wziąć sobie troszeczkę cięższego. Bardzo ważne, trzymamy tak. Spięty tyłek, schowane żebra, napięty brzuch. Łopatka, bark lekko ściągnięty w tył, opuszczony w dół. Staramy się, jeśli chodzi o ułożenie łokcia, łokieć minimalnie nad barkami, tak? Uniesiony i staramy się skierowanego mieć do środka, dłoń na zewnątrz. I teraz, jeśli mamy to wszystko spięte, gotowe, łopatki spięte, proste plecy, idziemy w przód. Tak jak Wam mówiłem, to ćwiczenie z pozoru wydaje się łatwym ćwiczeniem, jednakże jeśli damy sobie w miarę cięższego ketla, na początek proponuję 7-10 kg, nie więcej. Idziemy sobie, nie wiem, 10-15 metrów i zmieniamy rękę. Tak samo. Łopatka ściągnięta w tył, żebra schowane, brzuch spięty, mięśnie stabilizujące pracują i idziemy w przód. Oprócz wyżej wymienionymi czynnikami, jest to również bardzo ważne ćwiczenie na mięśnie stabilizujące nasze całe ciało i tu na kor, tak? Musimy stabilizować brzuch z jednej strony i nie pozwolić się przechylić, żeby kettlebell nas docisnął. Także jeśli macie problemy z barkami, jest to na pewno dobre ćwiczenie dla Was. Wypróbujcie go i mam nadzieję, że może troszeczkę ten ból bądź dolegliwości barku Wam miną. Oglądajcie nasz kanał, śledźcie Zapytaj Trenera, projekt BeFit Track Nutrition. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.